Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona blaskiem, ten tak niezmiernym blaskiem.
a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko nasza, ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki za prawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest twoja miłość! Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama,
który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług te świece, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. Zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój Syn zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące. Większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszcze. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zachwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z Twoich komnat nawadniasz góry, owocem dzieł Twoich syci się ziemia. Każesz rosnąć trawie dla bydła,
i roślinom by człowiekowi służyły. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja Pana. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, to jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka. Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień rzekł do swych sług, syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy poszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jaki jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą święci. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o
znaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufamy. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Módlmy się. Boże Ojcze, wszystkich wierzących, Ty przez swoją łaskę pomnażasz na całym świecie liczbę przybranych dzieci. Ty przez paschalny sakrament chrztu spełniasz obietnicę daną Twojemu słudze Abrahamowi i czynisz go ojcem wszystkich narodów. Daj Twojemu ludowi godnie odpowiedzieć na łaskę powołania przez Chrystusa Pana naszego. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli:
Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca jego moc i chwała, on z niewoli zła swój lud ocala. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem Ojca mego będę Go wywyższał. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Wyprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swoim mieszkaniem. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wieki.
Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdy swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie ludy do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a będziecie jeść przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Są to niezawodne łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo on cię przyozdobi. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Pan się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ukażcie narodom Jego dzieła.
Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocniła swoje pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi uczynkami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozpierzchli się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i tam, dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich, to jest lud Pana. Musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Boga żywego pragnie moja dusza.
jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego pragnie moja dusza. Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu. W świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały, Boga żywego pragnie moja dusza. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Boga żywego pragnie moja dusza. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Módlmy się. Boże, Ty nas przygotowujesz do obchodu misterium paschalnego słowami Starego i Nowego Testamentu. Daj nam pojąć Twoje miłosierdzie, aby dary, które przyjmujemy w tym życiu, umocniły w nas nadzieję życia przyszłego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty sprawia, że ta najświętsza noc jaśniała blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym,
abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiecie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Alleluja, 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 alleluja. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja. 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 Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Alleluja. 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 Przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Alleluja. 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 Alleluja.
się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja! 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 Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wiosna. Jak się mówi wiosna, wszyscy się uśmiechają. Jest wiosna. W górach to jest podwójna radość, dużo większa niż gdzie indziej, dlatego że w górach bardzo długo trwa zima. W zeszłym roku zima trwała u nas chyba 7 miesięcy. Od pierwszego śniegu aż ostatni śnieg na Wiktorówkach stopił się i można było wreszcie od samochodu odpiąć łańcuchy i normalnie wyjechać do góry bez zapinania łańcuchów, żeby tam po lodzie nie wyjeżdżać. Tyle to trwało. I wiosna z tej perspektywy jest czymś podwójnie wspaniałym. Wiosna to oczywiście ważne wydarzenie i wielką radość nam niesie. Bo zmartwychwstanie Chrystusa jest taką wiosną. Zmartwychwstanie Chrystusa jest taką wiosną, na którą bardzo długo czekał świat. Dzisiaj słyszeliśmy właściwie od samego początku opis stworzenia świata, potem opowieści, prawda, o tych ofiarach jeszcze Abrahama, o wyjściu z Egiptu Izraela, w końcu sam opis właśnie zmartwychwstania Chrystusa. Widzimy, jakby coś takiego ważnego się działo, tak jakbyśmy właśnie coś, co nam bardzo przypomina. Myśmy kiedyś tak myśleli. Nie wiem, czy każdy z was może sobie kiedyś pomyślał: ja bym ten świat
zrobił inaczej. Ja bym ten świat poskładał na nowo, lepiej. Mam lepszy pomysł na ten świat. Na pewno każdy z nas po trochu sobie tak myślał, no, zwłaszcza jak go kiedyś tam ten świat kopnął tu i ówdzie. Tak, to wtedy sobie myślimy, ja bym to inaczej poukładał, to nie może być tak. I Pan Bóg też sobie pomyślał, ja to inaczej poukładam. Wiosna. Wiosna bardzo, bardzo jakby pokazuje budzące się życie, ale w taki bardzo ciekawy sposób. Dla mnie taką opowieścią o wiośnie to jest opowieść o pszczołach. Opowieść o pszczołach, bo to dzisiaj też śpiewałem o tym, prawda, o paschale, o tej świecy, która symbolizuje światłość Chrystusa, światłość, która rozprasza ciemności, której świetle wszystko zaczyna nabierać barw, smaków, zapachów, które cieszy bardziej po prostu, cieszy jeszcze więcej, wiosna. Więc te pszczoły, które, jak słyszeliśmy, pszczeli rój, który wytworzył ten wosk służący do ulepienia tej woskowej kolumny, więc pszczoły wiosny zaczynają w styczniu. Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły, które nie mają specjalnie żadnego ogrzewania w ulu, one muszą sobie w środku utrzymać temperaturę tam 20 parę stopni. No to zgadnijcie, jak utrzymują. No po prostu trzeba się ruszać, tak? Ciepło się ruszać. Wiadomo, że ruch zużywa dużo energii, potrzeba dużo jeść, więc tam miodek albo tam zamiast miodku, co tam pszczelarz im podłoży, to sobie tam jedzą taki tam namiastkę jakąś słodyczy, jakiś cukier, jakieś inwerty, różne rzeczy stosuje się. Pszczółki sobie to podjadają, ale w tym czasie temperatura w ulu musi mieć tylko 20 stopni. Ale wydawałoby się, że pszczoły wylatują właśnie, jak już się zrobi ciepło. Pszczoła, żeby sobie tak latać, to musi mieć 10 stopni, żeby sobie tam latała, zbierała pyłek. Jak jest zimnie, to nie ruszają się z ula przeważnie. Na wiktorówkach trochę wcześniej wylatują. Jak jest 8 stopni, też już latają. No w każdym razie zaczyna się taki bardzo ważny moment w życiu pszczół, który można powiedzieć, że to jest wiosna, który obserwują dopiero pszczelarze. Oni wiedzą, że to się zaczęło, że ruszyła już wiosna i tego się nie zatrzyma. Ten moment to jest taki, kiedy pszczoły zaczynają dużo intensywniej machać skrzydełkami, bo one potrzebują już 30 stopni w ulu. Bo matka złożyła pierwsze jajeczka. A te larwy pszczele potrzebują 30 stopni, żeby się dobrze rozwijać. I najpierw kilka jajeczek, coraz więcej, potem setki, tysiące do tego, żeby w lato, u pszczół to jest koniec maja, początek czerwca, żeby w lato w ulu mieszkało 40 tysięcy pszczół. Tak, do tego stopnia. Więc każdy pszczelarz wie, że jak w styczniu sobie tam kręci się koło ula i podłoży tam rękę pod daszek i widzi, a już jest cieplutko, już jest ciepło, już jest wiosna, już to ruszyło. Tak samo, kiedy dzisiaj słyszymy opowieść o stworzeniu świata, to widzimy Chrystusa zmartwychwstałego jako opowieść, która była od samego właściwie początku. Od samego początku Bóg tak sobie zaplanował ten świat, że będzie wiosna, że to zmartwychwstanie będzie tą wiosną, że zmartwychwstanie będzie taką kropką nad i w dziele stworzenia świata, że Bóg zaplanował to w taki sposób, że nawet ten grzech był potrzebny. Nawet ten grzech był ważny i nawet wiara krzyża przez 3 dni w grobie i w końcu przez zmartwychwstanie jest lepszy i piękniejszy niż taki sobie światek, który niczego nie potrzebował od nikogo. Bo to jest świat, w którym jesteśmy, który jest opowieścią o miłości Pana Boga do nas. Który jest taką narracją Boga o tym, jak bardzo Pan Bóg nas kocha i jak bardzo kroi ten świat na naszą miarę. I zobaczcie, jak wielka to miara, jak bardzo do niej dzisiaj nie dorastamy. Dlaczego? A no to jest druga opowieść, tym razem trochę motocyklowa znowu. Jak w Niedzielę Palmową opowiadałem o tym, jak motocyklista musi pokonywać zakręty, żeby dobrze jechać. Dzisiaj opowiem może tam trochę szerzej o tym, bo nie wszyscy motocykliści to mają, bo niektórzy po prostu na motorze mordują się i dojeżdżają do roboty. To nie jest może aż tak przyjemne, zwłaszcza jak pada deszcz. Człowiek jest przemoknięty do bielizny, tak? To nie jest nic fajnego. Czasami tak jest. Ale motocykliści, pasjonaci mają coś takiego, co
bardzo przypomina tą scenę dzisiejszej Ewangelii, bo w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że właśnie kobiety przyszły do grobu, przy grobie spotkały anioła. Anioła, który ten kamień, który był przywalony, ten grób, po prostu odsunął. Kamień zawsze tak symbolizuje zwycięstwo jednak śmierci. Także to oto właśnie wielkie dzieło, wielka miłość, wielkie nowiny. Wspaniała Ewangelia została przykryta tym kamieniem, którego nikt nie jest w stanie usunąć. A anioł przychodzi. Nie dość, że odsuwa ten kamień, to jeszcze tak sobie na nim usiadł. W takim triumfie. Przekreślił właśnie zwycięstwo śmierci. I mówi do tych kobiet, idźcie, ten, którego szukacie, zmartwychwstał. Nie ma go tu. Same sprawdźcie. Pusto. Ale idźcie do Galilei, tak jak wam przykazał. Tam się spotkacie. Ta opowieść o Galilei, Galilea to jest taka kraina, która, jeśli byliście na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to pośród tych takich pieszczystych, tych pagórków, wzgórz, takiej bardzo takiej, trochę wydawałoby się może gorącej takiej krainy, jak się trafi do Galilei, nad Jezioro Galilejskie, to w ogóle człowiek trafi na takie miejsce, gdzie nagle można złapać oddechu od upału, jest trochę więcej tej wilgoci, robi się przyjemnie, robi się wypoczynkowo i to jest taka kraina wypoczynkowa dzisiaj. Ale Galilea w Biblii to jest miejsce, które oprócz tego całego wrażenia wypoczynkowego jest takim miejscem, gdzie pojawiają się wielkie wizje. Wspaniałe spotkania, wspaniałe sceny, także w Piśmie Świętym, także w Ewangelii te sceny o uzdrowieniach, o różnych zapowiedziach. To wszystko się dzieje w Galilei. Wizje, ale także w Galilei. Galilea jest taką krainą łaski. Krainą, gdzie człowiek doświadcza właśnie takiej łaski, ulgi z tego wszystkiego, z całego tego kotła, w którym na co dzień musi funkcjonować, przyjeżdża po to, żeby doświadczyć takiej ulgi, takiej jakby podreperować swoją moc, podreperować swoje siły, podreperować siebie także duchowo. I kiedy Chrystus zapowiadał, że właśnie w Galilei się spotkamy, to zapowiada właśnie ten moment, że tam pójdziemy i tam znowu to wszystko jakby przywróci tą soczystość, ten smak życiu, tam wszystko znowu wróci, będzie takie piękne i wspaniałe. Tam będzie ta radość. Tam się spotkamy. Tam się sobą nawzajem ucieszymy. Co robią kobiety? Kobiety, kiedy słyszą to od anioła, no, trochę zaskoczone, trochę skonsternowane, taka mieszanka burza uczuć różnych się w nich zrodziła, ale jakoś tam się trochę wystraszyły, ale i ucieszyły się. No i tak jak anioł powiedział, mówi, powiedzcie jego uczniom, żeby tam się udali, bo tam będzie spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Kobiety, no co, no to zbieramy się i lecimy. I co się dzieje? Już w drodze spotykają Chrystusa. Już w drodze do apostołów spotkają Chrystusa, który właściwie mówi to samo. Witajcie, tak? Nie bójcie się, idźcie do moich, już nie uczniów, ale do moich braci. I powiedzcie im, żeby się udali do Galilei. Tam się spotkamy. Zobaczcie, co się takiego dokonuje. Kobiety, które posłyszały najpierw orędzie anioła, ucieszyły się nim, wyruszają w drogę. I tu się bardzo podobne jest do jazdy na motocyklu. Wyruszają w drogę. I już w drodze jakby dokonuje się to ta radość, która ma takie główne swoje miejsce właśnie w Galilei. Już w drodze spotykają Chrystusa. Już w drodze pojawia się zmartwychwstały. Już tylko się zebrały w sobie, lecą, pojawia się zmartwychwstały. I już nie taka wiara przemieszana z jakimś przestrachem, z jakimś takim niepewnością, ale już pewność mają, że oto naprawdę zmartwychwstał. To już nie słowa anioła, tylko kiedy wyruszyłyśmy w drogę, spotkałyśmy właśnie zmartwychwstałego. A przecież nie byłyśmy jeszcze w Galilei nawet. Dlaczego to ma tyle wspólnego z jazdą na motocyklu? Jeśli ktoś z was kiedyś jeździł na motocykl dla przyjemności, to zawsze motocykl ma to do siebie, że się jedzie do jakiegoś celu. Albo się robi jakąś wielką pętlę i na przykład pętlę wokół Tatr. Teraz no nie można, bo granice zamknięte, ale no jest piękne 200 km do przejechania, piękne krajobrazy, bardzo ładne miejsce. Taką pętlę można motocyklem zrobić. No to gdzie jest ta radość, tak? No każdy powie, no przejechałem całe, tam narobiłem sobie zdjęć na Facebooka, powrzucałem tego, fajnie. Ale motocyklista, taki pasjonat, on wie, że radość się zaczyna wtedy, kiedy już wsiadam na motocykl.
Wyciągam go z garażu, tutaj sąsiadom trochę pogazuję, tego, żeby wiedzieli, że wyjeżdżam. I jadę. I już jest ta radość. I już jest to doznanie czegoś takiego odświeżającego, czegoś niezwykłego, wspaniałego, poruszającego w człowieku. Że cieszy się, jak tylko słyszy, że to już brzęczy, że się jedzie, wiatr we włosach, ten, kto ma włosy. To już jest, już się rodzi radość. Kiedy my wyruszamy w drogę, a naszą drogą jest nic innego, tylko otwarcie serca na Ewangelię, na tą nową, budzącą się wiosnę w tym świecie. Otwieramy serce na to orędzie anioła, jak te kobiety, i ruszamy w drogę, to nawet nie na końcu naszej drogi, tylko w trakcie nagle spotykamy Zbawiciela, Boga żywego, Boga, który pokonuje śmierć i mówi: idziemy, tam się spotkamy. Będę z wami w tych najtrudniejszych momentach, w tym zmaganiu się, wysiłku, kurzu, drogi, w tym wszystkim idę z wami, bo zmartwychwstałem po to, abyście się ucieszyli wiosną. Po to, abyście się ucieszyli miodem, który tam w czerwcu będziemy zbierać, daj Boże, z naszych uli, od naszych pszczół, tą słodyczą, ucieszyli się pięknem tego świata, w którym jesteśmy, bo on, mimo że pełno i chorób, i wszystkiego, i nieszczęść takich czy innych, to on jest światem pięknym i cudownym. I stworzonym tylko po to, abyśmy doświadczali w nim radości. Abyśmy nim się ucieszyli. Abyśmy w tym świecie spotkali Zbawiciela. Abyśmy tu spotkali miłość, która jest jak wiosna po ciężkiej, długiej zimie. Abyśmy tutaj już teraz doświadczyli radości zmartwychwstania. I choć stworzenie świata pewnie to po troszku jakoś przez Pana Boga trwa dalej, dopóki ten świat się nie dopełni, dopóki Chrystus nie przyjdzie znowu w chwale, to już doświadczamy tej radości wiosny. Boga obecnego pośród nas. Boga obecnego zwłaszcza w cierpieniu, w chorobie, w niepewności, strachu. Boga, którego obecność daje nam już tą radość. Boga, który zaprasza nas do pójścia w drogę. Pójścia drogą Ewangelii, pójścia drogą otwarcia serca na Niego samego, na drugiego człowieka, a może po prostu otwarcia serca na to, kim tak naprawdę jesteśmy. Więc prośmy Go dzisiaj, aby ta radość zmartwychwstania Bożego, zmartwychwstania Chrystusa, który pokonuje śmierć, wstąpiła dzisiaj na nasze serca, abyśmy nią ucieszyli się, tak jak człowiek, który długo, długo w ciemnościach dostrzeże blask światła i cieszy się nim, tak jak pszczelarz, który właśnie widzi, że już w styczniu widzi, że zaczyna się wiosna, już się raduje. Kiedyś taki podręcznik do pszczelarstwa czytałem, właśnie taka była fajna fraza, taka niepodręcznikowa, bo tam pan pisze, mówi, no, że sama myśl o zbiorze miodu już raduje serce pszczelarza. Więc to było takie dosyć zabawne, bo właśnie sama myśl o tym, że Pan Bóg idzie z nami tą drogą, powinna już dać nam wielką radość. I to właśnie dzisiejsze święta paschalne są uświadomieniem, że Chrystus idzie z nami, że Chrystus pokonuje śmierć. I choćby śmierć gdzieś dotykała nas w naszym życiu, wśród naszych bliskich, a może i nawet nas samych, to Chrystus zwyciężył śmierć. I nie jest ona końcem. Nie u Chrystusa, nie u Niego. Wszędzie indziej może tak, ale nie u Boga. Bo u Boga to tylko początek jeszcze piękniejszego, jeszcze wspanialszego. Prośmy Go zatem, aby dzisiejsza noc napełniły nasze serca radością. Radością Bożej obecności, radością, która pcha nas w drogę do Galilei, tam, gdzie doświadczymy tej wielkiej łaski, tam, gdzie doświadczymy spotkania z Bogiem twarzą w twarz, spotkania wśród tego, w tym miejscu, gdzie wreszcie można odpocząć, nabrać pełne płuca powietrza, była pełna, bo Chrystus zmartwychwstał. Panie, teraz w liturgii paschalnej jest ten czas, w którym zanurzamy się w tajemnicę chrztu. Ten czas pandemii sprawia, że tylko odnawiamy dzisiaj te nasze przyrzeczenia chrzcielne. Nie zanurzamy tej świecy paschału w tych wodach chrztu, ale te wody chrztu płyną w naszych sercach. Teraz my wszyscy,
tutaj w świątyni i wykochani w swoich domach od tej głównej świecy. Zapalmy te nasze świece, aby stanąć z nimi, by wyznać naszą wiarę. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia chrztu świętego, których niegdyś wyrzekliśmy złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was. Czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Z całą odwagą i pokorą teraz Bogu przedstawmy naszą wspólną modlitwę, nasze wspólne wołanie. Prośmy za biskupów, prezbiterów i diakonów, niech rozpoznając znaki czasu, ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Prośmy za chorych, za osoby poddane kwarantannie oraz za ich bliskich, niech odkrywają swój szczególny udział w męce Chrystusa i czerpią siłę z Jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za cały świat o ustanie dotykającej go epidemii. Niech wszyscy ludzie bez trwogi wychwalają najwyższego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za lekarzy, personel medyczny i wszystkie służby, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się epidemii. Niech Pan wspiera ich działania i błogosławi im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Prośmy za zmarłych z naszych rodzin. Niech Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wprowadzi ich w bramy raju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Prośmy za nas tu zgromadzonych i wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem środków przekazu. Niech radość zmartwychwstania przenika nasze codzienne życie i pobudza nas do autentycznego świadectwa wiary. Ciebie prosimy. Boże Wszechmogący, Boże miłości,
który dajesz nam tę świętą noc, noc zmartwychwstania Twojego Syna. Przyjmij nasze modlitwy, te, które wypowiedzieliśmy i te, które nosimy w swoich sercach. Przyjmij przez Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, strasz się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grob ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec, Bóg Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także dobrożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwę i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, którą wzięła początek misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Cię, Panie, zawsze sławili jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie.
Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Markiem, oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósłszy oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przejąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie to dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zwycięstwo Boże pozwala nam odkryć, jak bardzo nas Pan Bóg ukochał i Chrystus nauczył nas wołać bardzo czule i prosto do tego Boga. Dlatego z całą ufnością wołajmy.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko swoje słowo, a będzie z którego naduszony. Zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta ręka święta, alleluja. Dokończony. Wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi Twymi, alleluja. Wnijdziesz w niebo szczęśliwymi dziećmi Twymi, alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiłeś wielkanocnym sakramentem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, czas Wielkiej Nocy jest czasem naszej wielkiej radości. W tym trudnym czasie, którym świętujemy, co szczególnie w naszych domach, tę liturgię paschalną, otwieramy się na tę jasność miłości Chrystusa. I tej jasności miłości, Jego obecności, wam w sposób szczególny życzymy, aby Chrystus opromieniał wasze życie, aby dawał wam siłę, do tego, byście odważnie tę miłość pielęgnowali w swoich domach, w tych swoich małych kościołach rodzinnych. Abyście w imię tej miłości jeszcze bardziej byli odpowiedzialni za siebie nawzajem, bo Chrystus jest za nas odpowiedzialny, bo On dla nas powstaje z grobu i On dla nas rozświetla nasze ciemności, które stają się Jego światłem. I tego światła wam, kochani, życzymy. Jednocześnie bardzo, bardzo proszę, aby w te święta pozostać w swoich domach. Ta zaraza, ta epidemia, która nas dotyka, ona nie ustała. I ważne jest to, byśmy zostali. Byśmy nie odwiedzali siebie nawzajem, chociaż bardzo tego pragniemy. Ale może warto wziąć telefon, zadzwonić do swoich najbliższych, i to orędzie, że Chrystus zmartwychwstał, zanieść do swoich domów, do swoich najbliższych. Zostańmy w naszych domach. Napisałem dzisiaj do was, kochani, tę prośbę, żebyście zostali, pisząc bardzo trudne słowa. Obyśmy byli mądrzy teraz, w tym czasie. Oby to słowo mądry po szkodzie nie zmieniło się. Przepraszam, że brutalnie powiem, ten radosny dzień, tę radosną noc. Będzie za późno. Dlatego jeszcze raz bardzo was proszę. Ja osobiście, mimo tych pięknych zaproszeń, czy na śniadanie wielkanocne, czy na obiad, również zostanę. Aby być z tymi, którzy są w kwarantannie, którzy nie mogą wyjść, z tymi, którzy się bardzo boją, aby solidaryzować się ze wszystkimi, którzy odpowiedzialnie patrzą na ten czas, spoglądając na ten płomień z nadzieją, że Chrystus, tak jak było mówione w tym kazaniu, w tym czasie pozwoli nam rozgrzać się do tych 30 stopni, po to, byśmy, jak już wszystko ustanie, mogli wyfrunąć
i nieść tę miłość do tych, do których teraz nie możemy pojechać. Teraz, kochani, wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niech zawrzą dzwony głoszące zbawienie. I tak wielki król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią, promieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zawrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu, uwielbimy teraz Chrystusa Zmartwychwstałego, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios.
Objaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, alleluja. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu rodowi zbawienie. Udziel mu obfitych darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.